Ta kładka z pozoru zwykłe miejsce między ulicą Heweliusza a ulicą 11 listopada jest kluczowym elementem komunikacji łączącym osiedle Kopernika z Mikulczycami. Na razie jest niszczona, ale już za 5 miesięcy ma być zupełnie inna, nowoczesna, co mieszkańców, którzy na co dzień z kładki korzystają, cieszy. Bardzo miło jest i naprawdę się sprawdzi, bo ludzie bardzo często z Mikulczyc czy z Kopernika po prostu tą kładką przechodzą i spacery z dziećmi małymi, także w większości to jest dobra inwestycja, jak to się mówi, strzał w piątkę. Nie tylko będzie wygodniej, ale też bezpieczniej. To jest bardzo, bardzo nieciekawe, jeśli chodzi o przeprowadzanie wózków, rowerów i bardzo niewygodnie, także super pomysł. My się bardzo cieszymy, że ta inwestycja w końcu ruszyła. Ruszyła dziś w Urzędzie Miasta, gdzie podpisano umowę na wykonanie nowego obiektu z firmą Ambet, która podjęła się realizacji zadania. To zadanie, budowa tej kładki, to połączenie, skrócenie drogi pomiędzy dzielnicą Mikulczycy i pomiędzy osiedlem Kopernika. Odnotowujemy tam duży ruch mieszkańców, zarówno pieszy, to jest głównie ruch pieszy, ale również rowerowy. I budowa tej kładki właśnie to umożliwi. Myślę, że mieszkańcy docenią to, że za 5 miesięcy będą mogli się poruszać nową kładką. W tej chwili będzie to kładka prosta, będzie można poruszać się spokojnie rowerem, ruch pieszych będzie przebiegał już płynnie, no i przede wszystkim kładka będzie doświetlona. Nowe przejście będzie doświetlone nowoczesnymi latarniami z oświetleniem LED. Powstanie chodnik o szerokości 4 metrów. Cała inwestycja będzie miała około 50 metrów długości. Zadań jest dużo, ale jak przekonuje wykonawca, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Przede wszystkim przejęcie placu budowy, prowadzenie tym czterech organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca realizacji inwestycji. Kolejny etap to rozbiórka istniejącej kładki. Następnie będziemy przystępować do wycinki istniejących krzewów, usunięcia korzeni i później fundamenty, przepust z blach falistych. Montaż jest bardzo szybki, nie ma większych utrudnień przy tym montażu, bo to jest taka technologia bezinwazyjna. Później po zagęszczeniu ścieżka rowerowa i po pracy. Inwestycja ma być gotowa do marca przyszłego roku.